Ja z tej strony Maciej, a to jest Dying Light 2, Stay Human i dzisiaj kontynuujemy fabułę. A dobra, tu skończyliśmy. Hey, czekaj! Ale szybko. Myślałem, że on powiedział, ale szybko. Każdy odcinek musi się zaczynać śmiercią lub być w trakcie, gdy umieram. Hej, czekaj! Ale szybko. Tamten odcinek się w ogóle zakończył, bo mówię, nie słyszę żadnego głosu z tej gry. I wyłączyłem go. No, że skończyłem nagrywać. Niedaleko jest wejście do Muszę wreszcie wszystkie odcinki wrzucić. W ogóle twórcy powinni naprawić kwestię z dialogami, bo napisy się wyświetlają przez milisekundę. I za chwilę zmienia to się wszystko na to, że nic nie słychać. Po prostu jest dialog, a nic nie ma. Dlatego większość tych dialogów pomijałem, jak widzieliście. Jak to coś się działo, bo tak to chciałem chętnie też posłuchać dialogów, ale... No. Dużo błędów tu jeszcze jest. Za dużo. Akurat wczoraj przeczytałem informację o tym, czy z pomocą Hakona, żeby mu pomóc, żeby przeżył lub umarł. Przypadek, że akurat dzisiaj on mu pomogłem? Nie wiem, ja wolę lepiej pomagać ludziom, bo mogę mieć więcej tych na sojuszu czy coś. Bo wiem, że tutaj jest dużo zakończeń. Więcej niż jedno na pewno. I może się uda nam zrobić wszystkie. Zakażenie? Nie. Myślałem, że to te środki i chemia. No i ten odcinek będzie trwał z około jeszcze niecałe 20 minut. Mam tak dokładnie wyliczone, bo nie mogę dłużej nagrywać. Na ten moment. A, tutaj też coś takiego jest. Tak, fajnie, że możemy przeskakiwać normalnie przez to po prostu. Jak to jest miejsce, żeby ledwo coś się tu zmieścić. W ogóle ciekawe, o co chodziło z tym Walsem. Może się coś okaże jeszcze ciekawego w tym? Wojsko jest tutaj! Weź mi. Ziemia do Aidena! Człowieku, kompletnie odpłynąłeś. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. A co się stało zresztą dzieci w szpitalu? A człowieku, ktoś kiedyś napisze o tym książkę i nie będzie w niej happy endu. Większość nie żyje. Spotkałam jednego gościa. Do śmierci będzie spał z nożem w dłoni. W cholernej lodówce, którą sobie przerobił na schronienie. Nigdy jej nie opuszcza. Nie chodzimy razem na terapię, jeśli o to pytasz. Czyli też byłaś u Waltza. Kiedy? Długo? Kiedy? Średnio pamiętam ten czas, ale miałam farta. Nawiałam po paru tygodniach. Nie pamiętam cię. Uznam to za komplement. Gdybyś pamiętał, nie miałbyś dobrych wspomnień. Większość woli zapomnieć, jeśli przeżyją. Uciekłaś? Niby. Masz listę celów? Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Oprócz Waltza, rzeźnika, Hakona i... Wiesz co? To bardzo długa lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. A kto cię do tego upoważnił? Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Mój własny, czcigodny autorytet. A ty? Co robiłeś z tym pieprzonym Hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć, ale mnie uratował. Przybyłem tu zarażony, bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Pomógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Nabiera każdego, każdego. Sama mu kiedyś ufałam.
Serio? Opowiedz. Może kiedyś, ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie. Ludzie stracili życie. Zapomnij o nim. Albo lepiej, umów się z nim i przyjdź na spotkanie z Kuszą i Bełta. Dobra, dość gadania. Chodźmy. Stanowczy. Miło. Musimy iść. Okej, to żeśmy poszli. Tak to na rozmowie nic się nie działo i dopiero teraz. Ciekawe. W ogóle muszą kwestie dialogowe naprawić w tym, bo niektóre są po angielsku. Aiden, jesteś? Tak, idę. Wow, myślałam, że już po tobie. Podobno Waltz robił te eksperymenty na własną rękę. Jebany psych. I nikt z GRE się nie zorientował? W końcu się zorientowali. Słyszałam, że za to go wywalili. Szkoda, że tak późno. W ogóle czemu ona nas nie obudziła czy coś? Tylko dlaczego tak czekasz, wstaniemy. Dlaczego Hakon jest na liście? Bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów. Ale nie, mam w dupie śmierć Lukasa. To dlaczego? To długa historia na inną okazję. Wszyscy na tej liście zasługują na bełt. A Hakon na coś znacznie gorszego. Kurwa! To było otwarte. I dupa. No zajebiście! To placówka GRE, nie? O, w mordę! To działa! Skąd to wziąłeś? Znasz Dylana? Skąd znasz Dylana? Znasz, to dużo powiedziane. Zgłosił się do mnie, bo chciał opuścić miasto i Waltza. Bał się, coś się stało albo coś odkrył. Co mógł odkryć? Nie wiem. Dylan wiedział, że mam kontakt z Frankiem, ale potem przestał się odzywać. Dylan dał mi to przed śmiercią. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lavon. Wiesz kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. Co? Lavon to ja. Dylan chciał się skontaktować z Frankiem. Podobno Lukas coś znalazł. Coś, czego Waltz szukał od dawna. Chciał uciec z miasta, żeby Waltz tego nie dorwał. Klucz GRE? Jak on tam? Być może. To przez niego Lukas zginął. Dylan też. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Dla Waltza wręcz bezcenny. Lepiej go nie zgub. Uważaj! Co się dzieje? Niemożliwe! Waltz musiał włączyć agregaty. Waltz? Dlaczego? Skąd ma wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź! Szybko! Drodzy zanim się wyłapie. Pociąg ma opóźnienie. Obsługa metra przeprasza za niedogodności. Uwaga na odstęp. Dziękujemy za uwagę. Proszę kurwa bardzo! Szybko! Mamy czystą drogę do Central Loop. Czy tu jest szansa, że będzie jechał pociąg? O, łuk mamy. Jak fajnie. Już od dawna chciałem łuk. Z którą stronę te inhibitory? Tam coś jest, ale pole inhibitory tylko. Gdzie ona tu przed chwilą stała chyba? Gdzie są te inhibitory? W tamtą? Ta, w tamtą. Chyba mamy. Tu jeszcze znaleźć pieniądze. A te są, nie zauważyłem tego. Tylko zacząłem słyszeć takie pikanie cały czas.
co lepiej ulepszyć? Ja idę zawsze teraz w staminę, wytrzymałość, bo tu od boku wywołuję nowe rzeczy. Odbicie od wroga, to by było ciekawe. Walnięcie, zryw. Ha, by biec szybciej, dobra. Impuls. Musi się po spinaczce, aby wykonać. Ha, przyspieszenie. Skok z obrotem. Podwójny skok mógłby być ciekawy i to na razie. Ślizg. A coś tutaj jest ciekawego? Rzut po ślizgnięciu. O, to by się przydało. Dobra, idę w życie. Mamy to. To później to wezmę. Eliminacja z krawędzi. Co to, asasin? Ja z tej gry robię asasina z pierwszej osoby po prostu. Idziesz czy nie? Zwiedzałem sobie. Śmieszne. Kurwa. Kurde, patrz! Tutaj też! Ale ja. Niewiarygodne, kurwa! O, wejdź na dach! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Czy tutaj się całą, czy grasz mogę chodzić, czy nie? Okej, okay, czyli tak jak myślałem. Chodź, Aiden, szybko! Musimy to zobaczyć za. Hej, gdzie jesteś? Kojarzę to z trailera, nie wiem czemu. To miejsce, tak. Widziałem to miejsce. Na trailerze chyba nie za bardzo to było. Gdzie ja to widziałem? Cholera. Myliłam się. Nic nie widzę. A taką miałam nadzieję. Tępa frajerka. Ale... Spokojnie tu. No, dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkurzy. Czyli często, uwierz. Patrz, Aiden, wracają. A naprawdę, kurwa, wracają. Widzisz, Aiden? Widzisz? Jak pięknie. O, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Widzę, Danior. Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało, ciemność przez 15 lat i nagle to? Nie wiem, nie wiem. Musimy się dowiedzieć. To bijaj do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, Loka. Waląc browary i posuwając barmanki? Zdać mnie, mam dar. Przyjdziemy tam, debil. Coś jest nie tak. Co się kurwa dzieje? Jest rybie oko. Jak się tam dostać? Rybie oko poczeka. Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstację. Jedna jest. Chciałem tam, ten spadochron wejść. Co z rybim okiem? Słuchaj, tak to dostaniemy. I pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć. Pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. 10 lat pieprzonej ciemności. Musimy to sprawdzić. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. Rób to, co ja. Co? Ale Lawan, czekaj! A kurwa. Okej. Okay. Muszę się dowiedzieć, jak to działa. Otrzymujesz paralotnię. Umożliwia ona pokonywanie ogromnych dystansów w powietrzu i bezpiecznie lądowania spada z wysokości. Przytrzymaj kwadrata, aby otworzyć paralotnię, będąc w powietrzu, wychyl L3 do tyłu, aby unieść przód i ustabilizować spadanie. Paralotnia wyczerpuje twoją wytrzymałość, kiedy spadanie do zera,
Tracisz kontrolę nad potem. Okej. Czyli tym się otwiera. Obym dobrze zapamiętał. Tak, dobrze zapamiętałem. Mam to trzymać cały czas? Chyba tak. Nie chciałem. Nie! Muszę się nauczyć, jak to działa. Chyba cały czas muszę trzymać kwadrat. Ja to chętnie będę ulepszał, jeśli się da. A jeszcze mamy kotwiczkę tu dostać. Ja już czekam na tą kotwiczkę. Dobra, otwórzmy szybko. Czyżby się znowu gra zepsuła z dźwiękiem? Bo tak przez chwilę nie słyszałem nawet... Nie słyszę dźwięku tego otwierania tego. Skrzyni słyszałem. Dobra. Tak, zepsuło się. To ja pomijam dialog, bo to się nie opłaca, bo nic nie słyszymy. Dobra, to widziałem. Możesz wykorzystać powietrze wylatujące z szybów wentylacyjnych, aby przyspieszyć podczas szybowania na paralotni. Wejść w szyb wentylacyjny odnawia także twoją wytrzymałość. Okej. Paralotnia może wystartować bezpośrednio z szybu wentylacyjnego, stać na nim z nich i wciśnij, aby to zrobić. Okej. Czyli co, mamy to zrobić? Nie, mamy tam lecieć, dobra. A, no tak, przecież tu miałem L. Do dołu to dać. Zapomniałem o tym całkiem. Faktycznie to całą staminę naprawię. A my za chwilę musimy skończyć ten odcinek. Dobra, pomijam następne to, bo to się nie opłaca dalej. A, odpaliła spadochron tu stojąc. Przez flagowaną. Dobra. Tak chyba się da przyspieszyć lekko. O, wiatr nas wziął, jak fajnie. Jak miło. Nie no, ta gra się robi coraz lepsza. Pomijamy to też. Chciałbym posłuchać tych dialogów, ale się nie da. A no tak, nie kupiłem jeszcze tej umiejętności. Chyba tu jest w ogóle nieznane miejsce. Weźmy tam. Pójdźmy. Wiatrak sosna. Aha. Spadłem z małej wysokości przy tym i umarłem. Czemu mogę się o zmierzchu odrodzić? A co stamtąd, gdzie ona? 308 metrów stąd, dobra. Dobra, odblokujmy jeszcze ten wiatrak i na ten odcinek to by było tyle. No fajnie, zmieściłem się pomiędzy tym. Nie mogę tam wejść. Aha, nawet coś takiego tu jest. Nie widziałem, że takie kiki może to dawać. Mogę ze zwykłego skoku z takiej wysokości to odpalić, okej. O nie, musimy się uśpieszyć z tym wejściem tu. Dobra, udało się. Rozbujajmy się. Chwila, tutaj jest. Bym to zrobił źle. Ale chyba i tak bym tam dolecieć. Ja nie umiem gadać, doleciałbym, a nie dolecieć. W ogóle to nie ma sensu, po prostu pomasał to i włożył to z powrotem. I już jest moje. Logiczne.
Dobra, popatrzmy na te widoki jeszcze. Jak się skończą, to kończę odcinek. To mogę się już chyba tutaj pożegnać, więc... Elo, z tej strony był Matthew 1, a to był Dying Light 2. Stay human. Elo.